tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Amerykanie wybrali, zdecydowali. Co to oznacza dla nas, dla Polaków? Przede wszystkim ja patrzę dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo to Amerykanie mają największy tutaj wpływ w tym zakresie. Trump deklarował wielokrotnie, że zakończy bardzo szybko wojnę na Ukrainie. To jest dla nas niezwykle ważne z tego względu, bo stabilizacja za wschodnią granicą jest celem takim strategicznym państwa polskiego, bo po prostu to bezpośrednio oddziaływuje na zagrożenia. Może też uda się przy okazji w jakiś sposób wpłynąć na kwestie związane przy okazji tych negocjacji z presją migracyjną, którą Rosjanie i Białorusini wywierają na Polskę, która jest też bardzo newralgiczną kwestią. Jedynie obawiam się tego, że jego deklaracje o bezwzględnym poparciu Izraela mogą doprowadzić do eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie i z kolei stamtąd możemy mieć zagrożenia w postaci nielegalnych imigrantów, którzy są tam obcy kulturowo. Więc z jednej strony w bliskim obszarze Polski wybór Trumpa może stabilizować sytuację bezpieczeństwa Polski, ale w kwestii bliskowschodniej może to zaognić. No zobaczymy, bo deklaracje są deklaracjami. Trump obejmie rządy za 2 miesiące, a eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może odbyć się nawet w najbliższych dniach. Więc on może tylko być już później, tylko jakby uczestniczyć w konsekwencjach tej eskalacji. Tak czy inaczej, sytuacja bezpieczeństwa na świecie nie jest dobra. Jego prezydentura będzie przejmowana w okresie bardzo dużych zawirowań, zwłaszcza, że też wielu ekspertów amerykańskich zwracało uwagę, że w 2025 roku Chiny będą miały pełną zdolność do zajęcia Tajwanu, więc tam też może się zaognić. Czeka nas 2025 rok pod prezydenturą Trumpa jako okres bardzo dużych zawirowań, znacznie większych niż do tej pory przeżywaliśmy. A czy Pana zdaniem to, że w tym momencie w Polsce mamy taki rząd, a nie inny, wpłynie jakoś negatywnie na dyplomację i porozumienie właśnie między Polską a Stanami Zjednoczonymi? No przede wszystkim obecna koalicja w większości stawiała na Harris. To pokazuje, że tutaj nastąpią istotne zmiany, bo na pewno nastąpi wymiana ambasadora Brzezińskiego, który się bardzo mocno zaangażował w promowanie w Polsce lewicowych trendów, zwłaszcza LGBT, który Trump jest temu przeciwny, więc mam nadzieję, że tutaj dojdzie do wymiany ambasadora Stanów Zjednoczonych, który przestanie po prostu ingerować tak głęboko w sprawy społeczne w Polsce, zwłaszcza kwestie, które są dla Polaków wrażliwe, czyli religii, wartości i tak dalej. Tutaj konserwatywny Trump objawia się jako osoba, która powinna sprzyjać Polsce. No i oczywiście wybór Trumpa może wpłynąć na zmianę preferencji wyborczych w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.